Będzie, Michał będzie się śmieje. Także Witold Waszczykowski, broniący Donalda Trumpa przed... jest. Myśli, że wiesz, wszystko mu to płazem przejdzie. W Polskim Radiu 24. Informacje nic dnia. Nie przejdzie. Adrianna Celińska-Czarnecka zaprasza. Darują, w nadchodzącym roku Ministerstwo Cyfryzacji będzie dalej pracowało nad obsługą obywatela z wykorzystaniem technologii IT, zapowiedziała Anna Strzeżyńska. Szefowa resortu cyfryzacji spotkała się teraz z premier Beatą Szydłową, myślał, że już cały raj. Przegląd jest okazją nie tylko do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ale przede wszystkim do przedstawienia planów na przyszłość. Celem resortu jest pełnowymiarowa pomoc obywatelowi w formie online, mówiła Anna Strzeżyńska. Będziemy budowali 20 strategicznych systemów państwa opartych na zasadach architektury informacyjnej, takich jak doręczenia. Albo że się nikt nie dowie, no ale to przyzwoity człowiek tak robi. Mają spowodować, że gdy obywatel będzie chciał i potrzebował kontaktu z administracją, będzie mógł ten kontakt zrealizować ze swojej własnej kanapy 24 godziny na dobę. No jak już ty się takich rzeczą dziwisz, to też jakbyś nie wiadomo. Europejski nałożył karę na Marine Le Pen, by odzyskać sprzeniewierzone pieniądze, ponieważ do dziś szefowa Frontu Narodowego nie zwróciła 300 tysięcy euro. Do końca kadencji będzie otrzymywała połowę należnej jej puli, na którą składają się pensja plus diety krzyżami i dodatki. Chodzi, Marine Le Pen miała czas do północy, by zwrócić pieniądze, ale już wczoraj było wiadomo, że tego nie zrobi. Mówiła bowiem, że to działanie jej politycznych przeciwników, którzy nie mają żadnych dowodów na to, że pieniądze zostały źle wydane. Władze Parlamentu Europejskiego powołują się z kolei na wyniki dochodzenia. Krzyżami chodzi ono, takie że rzeczy. Marine Le Pen od 2011 do 2012 roku wypłacała swoim współpracownikom z Frontu Narodowego w Paryżu pieniądze, które otrzymywała z Europarlamentu na prowadzenie biura w Brukseli i Strasburgu. W czasie finansowania partii w kraju z unijnych pieniędzy jest niezgodne z prawem. Stąd decyzja o odzyskaniu funduszy. 7 tysięcy euro miesięcznie ma być potrącanych z pensji Marine Le Pen do końca kadencji tego Europarlamentu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że kampanie reklamowe cyfrowego Polsatu i Polkomtelu dotyczące oferty Smart Dom i Power LTE wprowadzały w błąd. Urząd nałożył na obie spółki kary o łącznej wysokości ponad 40 milionów złotych. Prezes UOKiK-u Marek Niechciał wyjaśnia, że do urzędu zgłosili się wprowadzeni w błąd konsumenci. Reklamy sugerowały, że za 61 zł miesięcznie można dostać pakiet ze smartfonem, tabletem i telewizorem. Jak wynikało ze skarg konsumentów, w rzeczywistości oferta obejmowała tylko usługi, a za sprzęt trzeba było dodatkowo zapłacić. Poza karami finansowymi, prezes UOKiK-u nakazał cyfrowemu Polsatowi i Polkomtelowi emisję ogłoszeń o wprowadzeniu konsumentów w błąd. Mają one być emitowane w telewizji przez 30 dni, po 5 razy dziennie w paśmie wieczornym. Decyzje urzędu nie są ostateczne, przedsiębiorcy mogą odwołać się do sądu. Szef MSZ Witold Waszczykowski nie zgadza się z pewnymi koncepcjami zawartymi we wczorajszym liście Donalda Tuska przed piątkowym nieformalnym szczytem unijnym na Malcie. W dokumencie przewodniczący Rady Europejskiej wspomniał o nowym prezydencie Stanów Zjednoczonych Donaldzie Trumpie przy wymienianiu zagrożeń dla Europy. Donald Tusk wskazał, że między innymi niepokojące deklaracje nowej amerykańskiej administracji czynią przyszłość Unii bardzo nieprzewidywalną. Zdaniem Witolda Waszczykowskiego wystosowywanie takich apeli jest nie na miejscu. Tak jak my przed miesiącami nie życzyliśmy sobie, by polska demokracja była oceniana przez kogokolwiek innego poza polskimi obywatelami, którzy nas wybierają i w tej demokracji funkcjonują, tak uważam, że ocena przez polityków europejskich stanu demokracji w Stanach Zjednoczonych jest niepotrzebna i nie na miejscu, podkreślał. Minister spraw zagranicznych dodał, że w Stanach Zjednoczonych nie wydarzyło się nic, co wymagałoby tego typu oceny. Dziś na ogół pochmurno, na północy i wschodzie większe przejaśnienia. Miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od minus 1 do 2 stopni, na Dolnym Śląsku około 3 stopni, a lokalnie na Kaszubach około minus 2 stopni. A na kolejne informacje dnia zapraszam o godzinie 15. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
34 minuty po godzinie 14. Polskie Radio 24. Wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, dzisiaj odbyła się konferencja prasowa pani premier Beaty Szydło z ministrami gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Martin Kubarczykiem oraz cyfryzacji Anną Strzeżyńską. My zajmujemy się głównie resortem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W naszym studiu pan Marcel Klinowski, Fundacja Projektów Obywatelskich, natomiast telefonicznie rozmawiamy z panem Jerzym Lewandowskim, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej. No i panowie, wróćmy do tych dwóch pytań chyba kluczowych tak naprawdę w tych wszystkich projektach, o których teraz rozmawiamy. To znaczy o jakich inwestycjach, jakiej wysokości jest mowa, to raz. Dwa, no, kiedy ten ambitny projekt ma szansę się realizować? Koszty same trzech dróg wodnych, tak, jeżeli mówimy o udrożnieniu Odry, jeżeli mówimy o udrożnieniu Wisły, jeżeli mówimy o połączeniu Wisły z Odrą, czyli E30, E40, E70. Tak, mówimy tutaj o kosztach łącznych w okolicach 70 miliardów złotych do 2030 roku, z czego, jeżeli chodzi o poszczególne drogi wodne, to tu mamy koszty w granicach 30-40 miliardów na Wisłę i około też 30 miliardów na Odrę, a także około 8 miliardów, jeżeli chodzi o kanał żeglugowy. No i teraz pytanie, dzieląc oczywiście te pieniądze na poszczególne lata, no i patrząc na wymiar tej inwestycji, czy to są naprawdę duże pieniądze? No to są duże pieniądze. To są bardzo duże pieniądze. To są bardzo duże pieniądze. Nie wodził, oczywiście, ale oczywiście oceniając też, no, patrząc na skalę tego projektu. Nie, oczywiście, oczywiście skala projektu jest ogromna i koszt tych projektów jest również ogromny. Jest rzeczą niezmiernie istotną jest znalezienie źródeł finansowania. Jednym ze źródeł, o czym mój przedmówca wspomina, o czym między sobą rozmawiają. Niewiele docierało do jego uszu, ale rozumiał, że nie są zadowoleni, a wręcz wścieli na kogoś, o kim mówili Agoń. Nie mylił się, dobrze usłyszał, jak brzmiało to nazwisko. Myślał, że przebiegał różne momenty swojego życia i próbował skojarzyć z takim nazwiskiem. Niestety nic mu do głowy nie przychodziło. Nie było też sensu rozpatrywać, dlaczego ochrana w taki sposób jej doświadcza, bo przecież nie ma możliwości, żeby jej działania oceniać inaczej, jak tylko jako wrogie, destrukcyjne, mające służyć carowi i jego agresywnym planom. Zawsze były i są. Dojeżdżali do Boryk, gdy nagle ochrana spięła swoje konie i uprzyła sprawę. Godziny szczytu. Magazyn reporterów. Od poniedziałku do piątku o 17:00. Bardzo Dąbrowski, gorąco zapraszam. Reklama. Pani magister, chciałbym olej pomrzewy Rekina. Polecam suplement diety Preventix. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwórki. Stosowana ma podwórką wartę oleju z 500 gramów i jest wzmocniony czas w czy chciałbyś być zawsze w i cieszyć się udanym setkiem? Zawsze regularnie suplement diety Permenki. To kompozycja naturalnych składników oraz zawarty w Permenki wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permenki. Permenki. Bądź zawsze w wersji i formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania pilotu brał już w 2013. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymnej jamy. Układy, pieczenie, sędzenie, to dla wypatrzenia postwy. Niestety są one często lekceważone. To samo przychodzi zarówno jak myśli, jak chcą nas straszyć. Chabat przełodnikowy, podczuli się o przestrzenie, no, zajście w lakie, kanał odbierający, mama, przykłady, że tak i warto sięgnąć po Iladian Direct Plus. Bardzo mnie się wydaje, że musiałbym stara się przekonać rodzaj najciekawsze style ogrodowe, nowoczesny, romantyczny czy francuski, a może zwykły ogródek użytkowy, który z nich wybierzesz. Ponadto płaci. Jak skupia mnie popatrz, to dlatego, że już nie muszę kim przeszło.
zły na widok jego złości i nienawiści. Tylko dlaczego mówili Agnes? Reklamy dające. Czerwca. Mogło mieć wspólnego. Może to jakiś pseudonim jego, powiedział Ludwik. No bo pomyśl, kto inny mógłby nam to zrobić. Nie ma zmiłuj, trzeba się przygotować na najgorsze. Trzeba nam podjąć decyzję i być gotowym w razie czego. Ludwik szeptał coraz głośniej, aż go wzywał do ruchu i cieszył. Ja nie wiem, Ludwiku, ja mam ci ty jesteś kawalerem, jest przeszkodą. Nie masz zobowiązań, nie możesz decydować w sobie sam. A ja, niestety musimy zakończyć, że rozkusie pan przeprowadzać, że pan wie, że Lewandowski gromadzi do tak? Ludwiku, wyraźnie zaopłacał, no jak sobie rozproszę. Będzie twoja rodzina. Za podatki, tak wynika z informacji Gazety Wyborczej. Chodzi o dyrektorów departamentów zajmujących się podatkiem VAT, podatkiem dochodowym, akcyzą i podatkiem sektorowym, pisze Wyborcza. Premier Beata Szydło zgłasza poprawki do planu Morawieckiego. Jak mówi, chodzi o kilka zastrzeżeń, bo strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju nie spełniła do końca jej oczekiwań. Podkreśliła, że to najważniejsza strategia PiSu i musi być perfekcyjna. A sam autor planu mówi, że poprawki miały charakter redakcyjny i za kilka dni rząd wróci do rozpatrywania planu. Kilkudziesięciu sędziów sądów powszechnych zostało objętych śledztwem w sprawie działania na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie, ujawnia prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Nie podaje jednak żadnych szczegółów. Rola sędziów w tej sprawie będzie ustalana. Śledztwo w sprawie działania na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie prowadzi rzeszowska prokuratura. Zarzuty przywłaszczenia ponad 10 milionów złotych usłyszało w nim już 5 osób. To rząd Ukrainy sprowokował ostatnią eskalację konfliktu w Donbasie po to, żeby sprawdzić nową amerykańską administrację. Taką teorię ma Kreml po tym, jak w niedzielę znowu wybuchły walki między ukraińskimi siłami a prorosyjskimi rebeliantami w mieście Awdijiwka w okolicach Doniecka. Od wczoraj obowiązuje tam stan wyjątkowy. Kolejne informacje w TOK FM o 15. Pogoda. Teraz najzimniej jest na wybrzeżu, na Kujawach, na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Tam do minus 5 stopni, 1-2 stopnie mrozu w centrum kraju i na Mazowszu. 0 na Lubelszczyźnie i Pomorzu Zachodnim. Na południu jest plus 1 stopień, a w Wielkopolsce plus 2. I tam w centrum wciąż dość pogodnie. Poza tym więcej chmur, na południu niewykluczony przelotny śnieg. A na północnym wschodzie mogą pojawić się mgły. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. W 6-stopniowej skali zagrożenia wykres sięga dziś 6, czyli stężenie jest maksymalne. Przekroczenie normy wynika m.in. z niskich temperatur i braku wiatru. Zmienić w Polsce francuską normę, którą uznajemy, że księga jedną z lepszych, to nie liczymy permanentne alarmy z tego, a właściwie wszystkie miejsce właśnie w Polsce. Kiedy na przykład występuje wysoki poziom tlenku azotu, szpitale przyjmują o 12% więcej chorych z zawałem serca. Udarów mózgu jest o 16% więcej, a przypadków zatorowości płucnej o 18%. Radio. Nie pozwólmy nieprzyjaciom strasznych dróg zniszczą szczęście, które jest w mej ofiarze. Bez bogactwa za to Krakowskie przedmieście. Zobaczyłem światło, więc przyszedłem wam. W zasadzie wszedłem do Narodowego, Starego Teatru. Jasieleny Moczejewski w Krakowie, Lice Jońska 1. Tak są takie drzwi specjalne, które można wejść do zupełnie nowej przestrzeni istniejącej w dotyku Baturze Teatralnej od niedawna. Mowa o muzeum. O tym, dlaczego szefowa tego miejsca nie mówi, mówi, że to muzeum. Będziemy właśnie rozmawiać, a jestem gościem Anny Witek. A jesteśmy Muzeum Interaktywne Centrum Edukacji Teatralnej. Właśnie powstałe niedawno w Starym Teatrze. Dlaczego pani tego sformułowania i z tego, co czytałem, ucieka pani od formuły muzeum? Bo to jest muzeum XXI wieku. Dla mnie jest to nowe muzeum, które myślę, że tego typu muzea dzisiaj powinny, znaczy albo przekształcać, albo powstawać. Tym muzeum zwiedzający może jednocześnie poznawać historię teatru, poznawać materię teatru, ale także osobiście się w to poznawanie zaangażować. Niedoładowana, to nie chciałoby.
wejść i udane przesłanie SMS-a, a oszukali, że SMS bezpłatny. A jeżeli bezpłatny, to powinno na niedoładowanej karcie Orange wejść. Znowu oszustwo. No to więc na drugą kartę nie wyślę tego. Mamy bardzo dużo wirtualnych ekspozycji tematycznych. Niedoładowanej karcie czy przejść. Natomiast ta trzecia część, która polega na naszej aktywności, to jest przestrzeń improwizacji, jak nazywam, przestrzeń dla każdego. To znaczy, widzący dostaje narzędzia okradają Polskę. Różne firmy na Orange. Także proszę uważać na Orange. Dość dużo mówiłyśmy, ale pokazałyśmy praktycznie z tego to wynika, że to nie jest jakieś tam gadanie, tylko że ktoś się nam nie podoba. Nie, nawet właśnie się zastanawiamy, jak nazwać osobę, która tutaj przychodzi, bo ona jest zwiedzająca, ale tylko częściowo. Jest widzem, ale tylko częściowo, bo jest też w pewnym sensie osobą tworzącą. Można być tutaj jednocześnie twórcą i tworzymy. Tak, tak, to jest prawda. Te materiały, które się tworzy, to z jednej strony są to murale scenograficzne, czyli można pobrać swój obraz, który się stworzyło. Można komponować ludzie mieli, muzykę do wybranych ścieżek dźwiękowych. Ale mogą być oszukani, trzeba im pomóc. Ścieżki dźwiękowe do pewnych scen. Najdalej posunięty eksperyment tutaj jest w kabinach aktorskich, gdzie mamy do wyboru czterech aktorów, z którymi możemy ćwiczyć wybrane kwestie. Są to kwestie z wielkich autorów teatru, ale jednocześnie są to kwestie podstawowe, które człowiek codziennie używa i określają go w jego egzystencji. I tutaj ćwicząc z tym aktorem, sami się potem możemy nagrywać, pobrać takie nagranie i siebie, że tak powiem, rozebrać, zanalizować, czy jak my wyglądamy, jak my mówimy. Materia teatru jest nam tutaj dana też po to, żebyśmy poznawali siebie. Nagle siebie widzimy i nagle możemy siebie ocenić. I to jest już całkiem inne myślenie niż to, że ja sobie tylko palcem po ekranie poruszam, zobaczę tutaj jakieś, wyciągnę sobie jakieś treści, zastanowię się. Oczywiście my tutaj mamy bardzo piękne treści. I no właśnie o tym chciałem powiedzieć, podkreślmy, treści, na których bazuje MICET, to są spektakle i twórcy, którzy związali swoje ścieżki artystyczne ze Starym Teatrem. Tak naprawdę to jest cały XX wiek i wybrane najważniejsze spektakle lub te dobrze zarchiwizowane, ale także przedstawienia te już zupełnie współczesne, powiedziałbym z wczoraj, tak jak na przykład, nie wiem, trylogia czy faktor. Można powiedzieć, że to jest cała historia teatru, jeśli chodzi o tą bazę materiałową, na której budowaliśmy tutaj te przestrzenie ekspozycyjne, bo mamy coś takiego jak mediateka, gdzie w mediatece jest tysiąc ikonek różnych materiałów, gdzie historia się zaczyna od początku, to znaczy od końca wieku XVIII. I mamy oczywiście aktorów XIX-wiecznych, Helenę Modrzyjewską, Koźmiana i ich aktorów, ale to są po prostu na zasadzie materiałów ikonograficznych, znaczy grafik albo zdjęć. Natomiast oczywiście najwięcej korzystaliśmy z materiałów, które były nagrane, czyli z przedstawień, które były nagrane i tutaj zrobiliśmy pewien wybór. Oczywiście po wojnie przedstawień nagranych tutaj jest ponad 200, więc to też byłby problem na przykład, znaczy był problem, co z tym zrobić, więc zdecydowaliśmy się na to, że my określimy tematy, które są ważne dla ludzi zawsze, w każdym czasie i wybraliśmy 5 tematów i do tych 5 tematów rozglądaliśmy się po przedstawieniach, które przedstawienia w jaki sposób realizują te tematy i te fragmenty z tych przedstawień zostały wyjęte, odpowiednio skomponowane z komentarzem, ale komentarz jest też od artystów. Nagrywaliśmy tutaj bardzo dużo wywiadów z artystami żyjącymi, tworzącymi w teatrze. Na tym zasadzie komentarz materiałów, gdzie na przykład ja gram rolę, ale co ja w tej roli gram, albo jakie było moje spotkanie z reżyserem, albo jakie było moje spotkanie z scenografem. I dlatego ten cały materiał, który jest tutaj bardzo bogaty, i mimo że ta przestrzeń jest niewielka, bo ona ma 200 metrów kwadratowych, ale gdybyśmy wyciągnęli te wszystkie materiały tutaj nagrane, to myślę, że 1000 metrów kwadratowych by było mało na to. To my teraz trochę poimprowizujmy, szanowni państwo, jesteśmy w tej przestrzeni, bo to słowo często pojawia się w naszej rozmowie otwierającej, no i tutaj w zasadzie nie wiadomo od czego zacząć, bo tutaj przestrzeń scenograficzna,
Teatra. Tak naprawdę, czyli projekt tej przestrzeni teatralnej związany ze spektaklem Faktory Krystiana Lupy. Pierwsza sala, w której jesteśmy, jest generalnie poświęcona budowaniu przestrzeni w teatrze, scenografii. Przestrzeń budujemy przez obiekty, ale też przez dźwięki, przez ludzi i na tej zasadzie, w tej pierwszej sali możemy zobaczyć z jednej strony, jak budowane jest przedstawienie w ogóle od strony technicznej i mamy tutaj taki krótki film, ale wydaje mi się, że dosyć interesujący, XIX, XX, XXI wiek, jak to wyglądało. Następnie mamy możliwość przećwiczenia myślenia o przestrzeni, budowania tej przestrzeni poprzez obiekty użyte przez scenografów. I mamy 3 przedstawienia do wyboru. Krystiana Lupy Faktory. I to jest na przykład Faktory wygląda tak, że z pulpitu, z tego sterowniczego my sobie wybieramy faktory. Państwo tego nie widzą, ale naprawdę wybieramy. Wybieramy faktory. I można usłyszeć, że po prostu, że w momencie, kiedy wybieramy, to artysta zaczyna komentarz do tego, co on zrobił w przedstawieniu. Następnie mamy bazę, bibliotekę przedmiotów. Każdy z tych przedmiotów my możemy włożyć, że tak powiem, w przestrzeń naszej sceny i komponować z tego układ sceniczny faktory. Każdy z tych przedmiotów ma narrację Krystiana Lupy, to znaczy, że w momencie, kiedy my zaczynamy układać, komponować, to jak dotykamy ten przedmiot, to Krystian Lupa, scenograf, zaczyna mówić, co ten przedmiot znaczył w przedstawieniu dla niego i na tej zasadzie my mamy jakby, budujemy pewne sensy, odkrywamy sensy, które miał scenograf, bo punktem wyjścia też dla nas było coś takiego, że co artysta miał w głowie, jak tworzył i my niejako poszlakowo różne rzeczy zbieramy i się nad tym zastanawiamy. I na koniec możemy sobie to wszystko pobrać w momencie, kiedy tą kompozycję uznamy, że ona jest gotowa, że ona nas zadowala i chcemy ją sobie pobrać jako nasz obraz, to możemy sobie to po prostu zapisać i pobrać i potem ona zostanie przesłana na naszego maila i na tej zasadzie jesteśmy po prostu twórcami, współtwórcami razem z wielkim artystą Krystianem Lupą przy układu przestrzeni do faktory. Ta kolejna przestrzeń, do której wchodzimy, to... Ale oni będą go lulać teraz, takie wiesz, pomieszanie roli, a Matkę Boską Bogiem, a Jezus to i tą przestrzeń podzieliliśmy na dwie części. W jednej mamy 40-minutowy film, na który składają się wywiady z największymi reżyserami, którzy u nas pracowali, poczynając od Konrada Swinarskiego przez Jarockiego, Wajdę, Grzegorzewskiego, Miśkiewicza, na Klacie kończąc. To są krótkie wypowiedzi reżyserów na temat tworzenia swojego dzieła albo w ogóle myśleniu o tworzeniu dzieła na scenie to bez jest odnoszenia inna, się do konkretnego tytułu. W drugiej części mamy tak zwany stół reżysera i na stole leżą nam egzemplarze reżyserskie, papierowe i elektroniczne. A dzisiaj jest Stara Miejski tam gdzie kultura, mamy do wyboru. To ja usiądę, jeśli pani pozwoli, i sobie zobaczę. To jeden z moich ulubionych spektakli, to ja bardzo proszę, Wroga Ludu. Wróg Ludu jest zbudowany na chmurze muzycznej, to znaczy Robert Pierlikowski, autor kompozycji z muzyki do Wroga Ludu, z całego Rysztaja Muzyki, która jest w przedstawieniu, zrobił nam taką kompozycję 6-minutową. Na tą ścieżkę 6-minutową tam się rzucają, wiesz, na ten wywiady tak to dziwnie z wygląda, aktorami, że człowiek... z reżyserami, z dramaturgiem. Dużo tutaj tego nowego, mamy te ekrany. Tak, tak, tam było kiedyś lepiej. Które pomagają nam tworzyć, ale siedząc przy tym stole reżyserskim nie mogę nie zapytać tak naprawdę o coś, co dla mnie jest jakieś takie bardzo przyjemne i sentymentalne, ponieważ możemy też podejrzeć, jak wyglądała praca reżysera na egzemplarzach reżyserskich wybranych spektakli przed nami. Taki egzemplarz Jerzego Jarockiego, Ślubu Gombrowicza, realizowanego oczywiście w Starym Teatrze, a także Macbeth w reżyserii Andrzeja Wajdy w przekładzie Antoniego Libery. Co ciekawe, na przykład właśnie w Macbethie możemy znaleźć takie rysunki, które uświadamiają nam pewną propozycję kompozycji scenicznej tego, co dzieje się, a jest jakby eksponowane już w samym tekście.
Tak, no postanowiliśmy dodać egzemplarze papierowe. Zresztą egzemplarze papierowe były jakby obowiązujące i podstawowe dla każdego reżysera. To są pewne koncepty reżysera. W jaki sposób? Bo reżyser nad egzemplarzem pracuje dużo wcześniej. Przejdźmy się w kierunku tego kolejnego punktu micetu, czyli kabin aktorskich. Kabin aktorskich mamy dwie o tym samym programie. To ja poproszę, chciałbym poćwiczyć z Jackiem Poniedziałkiem. Startujemy z Jackiem Poniedziałkiem. Każdy z ćwiczeń ma dwie części. Pierwsza część to jest tak zwana rozgrzewka i aktorzy, którzy tutaj z nami pracowali, używają swoich rozgrzewek. Ja ich prosiłam, że w trakcie jak nagrywaliśmy te materiały filmowe, żeby oni się rozgrzewali tak, jak się rozgrzewają przed próbą, nie tyle Bóg zbawia, ale że Jehowa jest zbawieniem. Jehowa, jak sam gada. Osoby, które wejdą do kabiny i będą chciały przejść taki proces ćwiczeń z aktorem. Oczywiście nie muszą się rozgrzewać, ale jest wskazane, żeby się rozgrzewały, dlatego że jest tu też dużo też ćwiczeń takich na rozluźnienie mięśni gardła, na przykład szczęko, ścisku, żeby tutaj nie mieć, a z drugiej strony uwolnienie się od emocji, z którymi się przychodzi. To wydarzenie nam coś przypomni i my wtedy do tej sytuacji jak wrócimy, natomiast my możemy przychodzić w różnych stanach agresji, napięć. Chodzi o to, żeby się od tego uwolnić w momencie, kiedy my zaczynamy ten proces nowy, wchodzimy w nowy proces na ten moment. Więc z Jackiem Poniedziałkiem jest taka sytuacja, że jest tutaj fragment taki z Scruma, w zasadzie taka myśl, nic mi się w życiu nie udaje, a jest kamera i my się możemy to nagrać, nie musimy, możemy się nagrać i to sobie potem pobieramy i w 72 godziny ten materiał jest na serwerach, prawda? Można tu spędzić kilka ładnych godzin, bo rzeczy, które można zobaczyć i które można współtworzyć i zrobić samemu i zadecydować, no ich przebiegu jest całe mnóstwo. Państwo pozwolicie, że ja się oddalę do kabiny poćwiczyć z Jackiem Poniedziałkiem, który mnie poinstruuje, a po tej przestrzeni mi co tu oprowadzała nas pani Anna i tak bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony. Dziękuję i proszę ćwiczyć. To ja idę ćwiczyć, a teraz państwo zostaniecie w Radiu Tok FM, bo informacje się szykują. Krakowskie Przedmieście, jak już poćwiczę, powróci. Krakowskie Przedmieście. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na stronie tokfm.pl/audycje. Z rozmów z służbami, które brały udział w akcji, wynika, że nie pamiętają podobnego zdarzenia w ostatnich 20 latach w historii naszego kraju. W domu słyszałam huk. Pobiegłam na wiadukt, ponieważ blisko mieszkam i z wysokości wiaduktu na dole nie było nic widać. Tak się czysta mgła. Udział w tym karawalu wzięło ponad 50 samochodów, w tym 12 samochodów ciężarowych. W sumie zostało poszkodowanych 32 osoby. Wie pan, na filmach sensacyjnych wygląda to lepiej, no nie? No człowiek wydaje mu się, że może uniknąć, że to tak długo trwa jeszcze, jak jest pokazywane w wolnym tempie, a po prostu sekundę łamy. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych, niedotykanie eksponatów, nierejestrowanie dźwięku i obrazu, nieprowadzenie głośnych rozmów. Wielkie festiwale, premiery filmowe i najgorętsze koncerty sezonu to od wtorku do piątku, a w poniedziałek zostajemy w domu, oglądamy seriale, czytamy książki, słuchamy płyt. Wtedy kultura osobista zamienia się w kulturę domową. Patrycja Wanat, zapraszam od poniedziałku do piątku po 17:40. Reklama. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł.
Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Beczce, co Simona, deska śmigają i tak rekreacyjnie, i tak profesjonalnie. Leć ta bystro do Zigimu. Teraz najlepsze marki świata, nowiuśkie i starsze kolekcje. Tysiące modeli nartów, butów, deczek, wiązuń, kasków, nawoz, seko. Nic, no, dudki w kieszeń, łop, kupić się. Do Zigimu leć ta, bo przeca na dudkach, bo śniegiem łomastrzony kurach jeździć nie będzie ta. Prowadzisz stowarzyszenie lub fundację, klub sportowy, a może koło gospodyń wiejskich? Nie masz się do kogo zwrócić z prośbą o pomoc i wsparcie? Szukasz inspiracji do partnerstw i działań? Znajdź w swoim województwie federację lub związek organizacji pozarządowych. Dołącz do innych. Wspieraj, uczy i inspiruj. Razem jesteśmy silni. Razem budujemy społeczeństwo obywatelskie. Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Zaprasza Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne, jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Iladian Direct Plus. Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa, 1 lutego, jest 15. Informacje TOK FM. Elżbieta Mazur i Wojciech Kowalik. Premier Szydło zabiera głos w sprawie projektu o metropolii warszawskiej. Mówi, że nie bałaby się takich zmian. To zupełnie inaczej niż opozycja. Zaostrzenie sytuacji na Ukrainie to testowanie administracji Trumpa. Doradca prezydenta Rosji oskarża rząd Ukrainy. Jest oficjalne potwierdzenie. Kandydatura Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyjęta do tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Nie bałabym się takich zmian, mówi dziennikarzom premier Szydło, pytana o projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Opozycja dokładnie odwrotnie, ma dużo obaw, przede wszystkim dlatego, że jeszcze przed wyborami samorządowymi do Warszawy miałyby być przyłączone 32 okalające ją gminy, od Błoni po Zielonkę i Górę Kalwarię. Projekt złożyli posłowie PiSu. Politycy tej partii przekonują, że chodzi o lepszy rozwój aglomeracji. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Karolina Lewicka. Karolino, powiedz, jakie wątpliwości ma opozycja? Wielka Warszawa budzi wielki niepokój opozycji. Ta intencje PiSu czyta jednoznacznie, w skrócie gerrymandering po polsku, czyli takie manipulowanie granicami okręgów wyborczych, by uzyskać jak najlepszy wynik, przekonuje były prezydent stolicy Marcin Święcicki z PO. Chodzi o to, że 30 z 32 proponowanych do włączenia w granice Warszawy gmin zwyciężył w ostatnich wyborach PiS. To jest próba fortela, jak przechwycić władzę w Warszawie, sprzeczna z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego. Nikt nigdy nie wpadł na pomysł, żeby prezydenta Warszawy wybierało okoliczne gminy. Kolejna wątpliwość dotyczy składu Rady Warszawy. Miałaby liczyć 50 radnych, czyli 18 z Warszawy, po jednym na każdą dzielnicę, plus 32 po jednym z każdej gminy, a uchwały podejmować podwójną większością. Każdy projekt musiałby mieć poparcie większości radnych, reprezentujących większość ludności. Zatem sojusz radnych gminnych mógłby blokować radnych Warszawy. Ale PiS problemów nie dostrzega, a od oskarżeń o działanie wyborcze się odżegnuje. Posłuchajmy senatora Jana Marii Jackowskiego. Wybory będą za 21 miesięcy, czy za 20 miesięcy i nikt nie jest w stanie w tej chwili przewidzieć, kto wygra wybory, kto przegra wybory, jakie będą nastroje za 20 miesięcy. Dodajmy, że ustawa jest projektem poselskim, a zatem może być procedowana bez konsultacji społecznych. Z sejmowego studia TOK FM Karolina Lewicka, bardzo dziękujemy, a więcej komentarzy w tej sprawie na tokfm.pl. Podlaski poseł Nowoczesnej Krzysztof Truskolaski chce, by prezydent Białegostoku upublicznił nagrania z monitoringu przed klubem, w którym 2 tygodnie temu bawił się rzecznik Ministerstwa Obrony. Nagranie to miałoby rozstrzygnąć, czy Bartłomiej Misiewicz korzystał z resortowej limuzyny do celów prywatnych. Jakub Medek. Prezydent Tadeusz Truskolaski, prywatnie ojciec posła Truskolaskiego, potwierdza, że wpłynął do niego wniosek w sprawie monitoringu. Wpłynął wniosek nie tylko posła Nowoczesnej, ale również wielu mediów. To spowodowało pewną
lawinę. Przekierowałem to w trybie pilnym do biura prawnego. Prezydent podkreśla, że sprawa nie jest prosta, chociażby ze względu na ochronę wizerunku osób na nagraniach. Jest katalog numerycznie wymienionych działań, które podlegają właśnie publikacji i w najbliższych dniach, myślę, że do końca tygodnia taka odpowiedź będzie udzielona. Poseł Truskolaski złożył też interpelację do ministra obrony Antoniego Macierewicza. Pyta w niej, czy minister zamierza wyciągnąć konsekwencje wobec swojego rzecznika. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM. Strajk nauczycieli i wniosek o referendum oświatowe mają nakłonić PiS do wstrzymania reformy edukacji. ZNP razem z partiami opozycyjnymi i stowarzyszeniami rodziców zaczęło zbieranie podpisów. Prezes Nauczycielskiego Związku Sławomir Broniarz nie ma żadnych wątpliwości, że szybko uda się zebrać znacznie więcej niż wymagane prawem 500 000 podpisów. Jak mówił w poranku Radia TOK FM, nie traci wiary w to, że marszałek Sejmu wysłucha postulatów przeciwników reformy. Chodzi o zgłoszenie poprawki, dzięki której zmiany w szkołach wejdą w życie z rocznym opóźnieniem. Rodzice mają zbyt małą wiedzę na temat zmian programowych. Niewiele wiedzą o sieci szkolnej. Chodzi o to, żebyśmy nie eksperymentowali na 5 milionach najmłodszych obywateli i lekceważyli głos tych obywateli tylko dlatego, że oni nie głosują. 20 lutego zatem pan ten facet, bo kto się daleko zapędza, to można powiedzieć o swoim, ze swojego zboru. I zbór chrześcijański tego swojego, co się zapędza, normalnie wyklucza za kłótliwość, za wzniecanie sporów, sparów, kłótni, awantur. Bzdury gada facet. Dlaczego? Dlatego, że to jest dosłowny sposób myślenia. Dosłowny sposób myślenia. Każdy zbór to sobie może regulować. Ten, kto się za daleko zapędza, nie ma co na niego krzyczeć, tylko trzeba proceduralnie go wykluczyć i bracia starsi wiedzą, co mają robić, bo tak to można, wiecie Państwo, powiedzieć, że jak ktoś przed drzwiami stoi, przyszedł z Ewangelią, no to trzeba go przepędzić. To jest taki dosłowny sposób myślenia, na pewno niedaleki od średniowiecza. Także widzicie Państwo, siedzą takie ciołki, siedzą kołki, nic nie mówią, nie intonują, proszę Państwa. I o czym tu rozmowa? To jest monolog. Niech sobie pogada. Niech sobie pogada. A jeżeli nikt nie dzwoni do stacji, do nas, to się te telefony nie urywają. O, tak. Pogoda. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami, które tej nocy utrudnią jazdę na terenie śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego i Mazowsza. Na południu i wschodzie marznący deszcz, w centralnej Polsce śnieg. Najzimniej będzie tej nocy na krańcach zachodnich, gdzie miejscami termometry pokażą minus 12 stopni. W pozostałych regionach od minus 6 do minus 2. Na Podkarpaciu może wiać silniejszy wiatr, w Bieszczadach w porywach do 80 km na godzinę. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd. Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie Państwa zapraszam na Światopodgląd. Dziś 5. rocznica śmierci Wisławy Szymborskiej. Więź przypomniała jej wiersz Schyłek wieku, który my też na profilu Światopodglądu na Facebooku przypominamy. Ja tylko pozwolę sobie zacytować z dużą nieśmiałością i od razu przepraszam. Fragmenty 2 o tym właśnie wieku 20, który miał być lepszy od zeszłych. Miało się mieć ku wiośnie i szczęściu, między innymi. Strach miał opuścić góry i doliny. Prawda szybciej od kłamstwa miała dobiegać do celu. Miało się kilka nieszczęść nie przydarzyć już, na przykład wojna i głód i tak dalej. W poważaniu być miała bezbronność bezbronnych, ufność i tym podobne. I potem jest tak. Jak żyć? Spytał mnie w liście ktoś, kogo ja zamierzałam spytać o to samo. Znowu i tak jak zawsze, co widać powyżej, nie ma pytań pilniejszych od pytań naiwnych. To jest z tomu Ludzie na moście i pewnie gdzieś tam mając z tyłu głowy ten wiersz Szymborskiej. Łączymy się z Dorotą Farakowską, która jest cały czas w Stanach Zjednoczonych. Czekamy na powrót i na poranki, a na razie łączymy się przez Skype'a. Dzień dobry, Doroto. Dzień dobry, witam serdecznie.
Donald Trump długo oczekiwanego wskazał swojego kandydata do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. I to jest bardzo ważna nominacja, dlatego że ta równowaga w Sądzie Najwyższym, który mierzy się często z takimi najbardziej kontrowersyjnymi kwestiami, jak na przykład prawo do aborcji, no ta równowaga w ostatnich latach w miarę była utrzymana, tak chyba mogę powiedzieć. Demokraci próbowali już prezydent Obama, gdy był jeszcze prezydentem, po śmierci jednego ze sędziów próbował nominować swojego kandydata, ale republikanie blokowali to, uważając, że ostatni rok prezydentury to nie uprawnia go już do takiej nominacji. Więc teraz Donald Trump przedstawił swojego kandydata i gdybyśmy mogli cię w kilku słowach poprosić o przedstawienie, kimże on jest i jak spełnia oczekiwania albo strachy obu stron sporu politycznego w Stanach. Kandydat Donalda Trumpa to 49-letni sędzia Neil Gorsuch. Konserwatysta znany z antykobiecych poglądów, bo jest przeciwko aborcji, przeciwko antykoncepcji. No, rozumiem, że on w tej sprawie spornej Roe kontra Wade nie wypowiadał się, Wade nie wypowiadał się wprost. Wszyscy podejrzewają, że on jest, że tak powiem, przeciwko prawu do aborcji, ale tego do końca nie wiemy. No, nigdy nie podejmował takich decyzji sam, choć w sprawie, którą rozstrzygał, która dotyczyła pewnej korporacji, która chciała po prostu zabronić pewnych udogodnień dla kobiet, wystąpił po stronie korporacji, przeciwko kobietom. Tak to nazwijmy ogólnie. No, republikanie są z pewnością zachwyceni, bo mówią, że prezydent nie mógł lepiej wybrać, bo Gorsuch to jest niezwykle inteligentny człowiek o bardzo tradycyjnych poglądach. No, niewątpliwie jest tak zwanym oryginalistą, czyli interpretuje konstytucję tak, jak ją stworzyli ojcowie założyciele. Kiedyś mówił, sędzia nie musi lubić wszystkich swoich decyzji. Podziwiał zmarłego, właśnie wspominałaś o tym, w lutym zeszłego roku zmarł sędzia Antonin Scalia, który był konserwatystą. No więc należy się spodziewać i no wszyscy obserwatorzy, eksperci mówią, że wszystko wskazuje na to, że gdyby doszło do rozstrzygnięć w takich sprawach jak prawa środowisk LGBTQ, to należy się spodziewać, że on byłby za ograniczeniem tych praw, za wprowadzeniem restrykcji w sprawie aborcji. No i za tym byłby również, wszyscy tak twierdzą, by zakończyć akcję afirmatywną, która dodawała przez lata coś w rodzaju dodatkowych punktów za pochodzenie osobom o czarnym kolorze skóry. No ciekawe, że nazwiska Gorsucha nie było na pierwszej ogłoszonej w kampanii przez Donalda Trumpa liście kandydatów do Sądu Najwyższego, a Trump, jak wczoraj zaczął te uroczystość ogłaszania nazwiska, to właśnie mówił, że realizuje swoją zapowiedź z kampanii wyborczej. Ale warto może powiedzieć, że Neil Gorsuch był asystentem sędziego Antoniego Kennedy'ego, który jest dziś najstarszym stażem sędzią w Sądzie Najwyższym. Jest tak po środku. Raz jest do strony. No właśnie, jest takim najbardziej nieprzewidywalnym sędzią. No bo tak jak wspominałaś, ten rozkład sił jest teraz, czy do tej pory no, był w miarę przestrzegany, to znaczy są cztery aktualnie są cztery osoby postrzegane jako postępowe, w tym trzy kobiety. Te cztery osoby nominowane przez demokratycznych prezydentów, przez Clintona i Obamę. No i są cztery osoby, to są sami mężczyźni, postrzegani jako konserwatywni, nominowani przez republikańskich prezydentów. Busha juniora, Busha seniora i Reagana. No właśnie przez Reagana był nominowany Anthony Kennedy. No ale właśnie, Kennedy był bardzo często takim języczkiem uwagi, czyli w sytuacjach spornych to jego głos przeważał i bardzo często głosował no właśnie tak nieprzewidywalnie. Natomiast kadencja sędziów jest dożywotnia w Sądzie Najwyższym, ale jeśli nie czują się na siłach, mogą zrezygnować. I z pewnością Donald Trump, mianując Gorsucha, daje sygnał Kennedy'emu, że może teraz spokojnie odejść na emeryturę, bo jego uczeń przejmie pałeczkę. No a odejście
tego nieprzewidywalnego Kennedy'ego stworzyłoby Donaldowi Trumpowi okazję do mianowania kolejnego twardego konserwatysty do Sądu Najwyższego. Bardzo Ci dziękuję. Dorota Warakomska z Waszyngtonu relacjonowała dla Państwa wybór Donalda Trumpa. Powiedzmy, że jak pisze New York Times, że w normalnych czasach, ja cytuję liberalnego New York Timesa, sędzia Gorsuch, powszechnie szanowany i stosunkowo względnie młody sędzia z solidnym, konserwatywnym dorobkiem, byłby oczywistym wyborem republikańskiego prezydenta. Jednak nie żyjemy w normalnych czasach. Demokraci, Partia Demokratyczna i część społeczeństwa amerykańskiego obawia się zdominowania Sądu Najwyższego na długie lata przez sędziów konserwatywnych. I dlatego na razie demokraci zapowiadają, że będą utrudniać te nominacje, ją blokować. Zobaczymy, jak to się skończy. Natomiast w studiu w Radia Tok FM tutaj w Warszawie gościem teraz Państwa jest dr Michał Kuś z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. W tej chwili już nie z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, z Uczelni Łazarskiego i Nowej Konfederacji. Najmocniej przepraszamy, że się nie zaktualizowaliśmy, a więc dr Michał Kuś jest Państwa gościem w tej chwili. A ja bym chciała przede wszystkim porozmawiać z Panem o polityce zagranicznej Donalda Trumpa. Na rzecz rozmowy muszę założyć, że za tymi decyzjami, które podejmuje Donald Trump, stoi jakaś spójna wizja. I na początek może trochę prowokacyjnie zapytam pana, jak pan bardzo wierzy w to, że ta wizja tam jest, a nie jest to jakieś przypadkowe, czasami impulsywne, czasami pod wpływem jakichś nastrojów społecznych podejmowane decyzje? Ja to ujmę w ten sposób. Twardych dowodów na wizję jeszcze nie ma. Wielu jego współpracowników też, no, mówi wprost, tak jak Rex Tillerson podczas przesłuchania przed Senatem, że... Czyli kandydat na sekretarza stanu, ministra spraw zagranicznych. Że on nie zna dokładnie wizji swojego szefa i zapytany na przykład, co zrobi, kiedy kolejny tweet Donalda Trumpa wywoła burzę, Tillerson odpowiedział, mam jego komórkę, zadzwonię do niego. Tak? Zarzuca się mu brak wizji strategicznej dla Stanów Zjednoczonych. O tym na przykład pisało Foreign Policy. Natomiast ja ze swej strony pozwalam sobie ostrożnie wysunąć hipotezę, wysunąłem ją również w moim tekście na ten temat w plus minus, że ta wizja... Tak, tak. Z tym, że to był poprzedni weekend. Pozwalam sobie ostrożnie wysunąć taką tezę, że możemy założyć, że Trump jest znacznie bardziej inteligentny niż to się może wydawać jego adwersarzom i możemy założyć, że pewną wizję jednak ma, dlatego że wygrać kampanii w takim stylu, w jakim on wygrał, po prostu się nie da przez przypadek. Także to można odrzucić i to zauważył nawet Henry Kissinger. Ja tylko przypomnę, że Henry Kissinger znacznie ostrzej się wypowiadał potem, w każdym razie te jego wypowiedzi zostały ujawnione, o Ronaldzie Reaganie, kiedy Reagan został prezydentem, niż o Donaldzie Trumpie. Ja bym na chwilę odłożyła Kissingera, bo byśmy musieli z kolei zastanowić się nad motywami Kissingera, ale dopytam o tę spójność wizji, konkretnie jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, bo to, że on miał pomysł na wygraną i instrumenty, po które sięgnął, przyniosły mu zwycięstwo w tym systemie amerykańskim, bo jednak przypomnę, że głosów dostał mniej. No i to właśnie mnie skłania do stwierdzenia, że jest dobrym strategiem, dlatego że miał mniej pieniędzy, nie był faworytem mediów, miał mniej zasobów po swojej stronie, więc musiał bardzo strategicznie do tego podejść i uderzać tam, gdzie faktycznie te głosy elektorskie zdobędzie i tam, gdzie najmniej straci funduszy. Bardzo ciekawe, zresztą sylwetkę zarysował pan w plusie minusie, pisząc o tym, o czym wcześniej myślałam, że on jest introwertykiem, który udaje duszę towarzystwa, ale czy to oznacza, że ma spójną wizję polityki zagranicznej? No cóż, być może ma, na razie nie wiemy jaką, możemy spekulować na temat jego wizji polityki zagranicznej i to też czyniliśmy we wspomnianym plus minus.
Natomiast niewątpliwie można pewne scenariusze tutaj zarysować i pewne możliwości w tym, jak on sobie wyobraża politykę zagraniczną, już dostrzegać. Doktor Michał Kuś z Uczelni Łazarskiego i Nowej Konfederacji jest Państwa gościem. Po informacjach wracamy i będziemy te scenariusze, czy tę logikę, wizję polityki próbować odtworzyć albo prognozować po informacjach. Światopodgląd. Słyszał pan? Co się stało? Ja nie wiem, co się stało. Ja też nie wiem, co się stało. Ale ja wiem. I powiem, co się stało. Ja, Maciej Zakrocki i moi goście. Od poniedziałku do piątku po 16:40. Reklama. Teraz w Kauflandzie czekolada Ritter Sport. Różne rodzaje. 3,49. Jedynie 3,49. Kawa rozpuszczalna Chico Black and White. 200 gramów. 16,99. Tylko 16,99. Więcej na kaufland.pl. Żółty jest śliczny, żółty jest dynamiczny, żółty jest tydlowy i żółty jest weekendowy. Więc już jutro w Lidlu oferta z żółtej gazetki. A w niej 50 produktów za 2 zł. Na przykład pomidory krojone Italiamo, różne rodzaje. 2 zł za 425 ml. Tylko 2 zł. A Pepsi Regular 2 zł za 1,25 litra. Jedynie 2 zł. Lidl, co tydzień coś nowego. Miasto Wola rośnie w siłę. Nowy etap już w sprzedaży. Mieszkania od 24 do 76 metrów kwadratowych. Jedno, dwu, trzy i czteropokojowe. Wszystkie w wysokim standardzie wykończenia i funkcjonalnym układzie. Znajdź swoje wymarzone miejsce na Woli. W jednym z kameralnych budynków. Blisko parków i centrów handlowych. Świetnie skomunikowane z centrum. Sprawdź sam. Przyjdź do biura sprzedaży. Jana Kazimierza 21. Otwarte 7 dni w tygodniu. Zaprasza Dantek Waryński. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventik. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventik edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Proszę Preventik. Preventik. Podwójna dawka oleju plus czosnek. W najnowszej polityce dygnitarze, limuzyny, asystenci, ochroniarze, przywileje, celebra. Jak władza dba o siebie i o swoich, a także losy Wałęsów, dramat pierwszej rodziny, Ziobro kontra lekarze. Co z 500+ po PiS? Gejowskie studniówki. Polityka już w sprzedaży. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 15:20, Wojciech Kowalik. Radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy w sprawie afery reprywatyzacyjnej. W trakcie tej sesji, którą proponują na najbliższy poniedziałek, chcieliby usłyszeć wyjaśnienia prezydent miasta na temat afery. Przypomnę, CBA na polecenie prokuratury we Wrocławiu zatrzymało w poniedziałek 5 osób w śledztwie dotyczącym reprywatyzacji nieruchomości w stolicy, między innymi adwokata Roberta N. i byłego wicedyrektora w stołecznym ratuszu Jakuba R. Wrocławska prokuratura postawiła 2 zarzuty byłemu urzędnikowi ratusza i 3 adwokatowi. Zarzuty usłyszały też pozostałe zatrzymane osoby. Obrona byłego prezydenta Zabrza Jerzego G., skazanego prawomocnie na 25 lat więzienia za zabójstwo, nie zgadza się z tym wyrokiem. Adwokaci skazanego nie wykluczają kasacji do Sądu Najwyższego. 3 pozostałym oskarżonym, którzy skrępowali i pobili ofiarę, a następnie zostawili ją sam na sam z G., sąd wymierzył kary od 8 do 15 lat więzienia. Prokuratura oskarżyła byłego prezydenta Zabrza za to, że blisko 9 lat temu zabił Lecha F., to nie był w stanie zwrócić mu długu wynoszącego kilkaset tysięcy złotych. Były samorządowiec od początku stanowczo odpierał te zarzuty. Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie odpowie za jazdę po alkoholu. Padł ponad rok temu, miał ponad promil alkoholu we krwi i doprowadził do wypadku. Samochód, którym kierował, wypadł z drogi. Jak informuje z Lublina reporterka Tok FM Anna Kmitarek-Zabłocka, prokuratura właśnie wysłała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Chodzi o jednego z najbardziej doświadczonych sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie. Piotr R. orzekał w Wydziale Karnym. Teraz sam zasiądzie na ławie oskarżonych. I choć do zdarzenia doszło ponad rok temu, a sprawa
wydawała się prosta. Śledztwo trwało jednak dość długo. Dlaczego? O tym prokurator Agnieszka Kępka. Najdłużej trwało oczekiwanie na uchylenie immunitetu wobec oskarżonego. Dziady TVN, że graj, graj. Najpierw, że wygrałeś samochód, a potem wycofaj to i o co chcesz grać? O kasę, samochód czy coś jeszcze? Oprócz postępowania karnego jest również wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Tu kara może być bardzo surowa. To są te dziady, które z ludzi zbierają właśnie biednych grosze, tam 3,69. Komisja Europejska, Organizacje Konsumentów i europosłowie chwalą wynegocjowany kompromis w sprawie limitów hurtowych stawek za roaming, który otwiera drogę do zniesienia opłat roamingowych dla użytkowników Fiata, telefonów komórkowych w Unii. Uzgodnione w nocy porozumienie wymaga jeszcze zgody państw członkowskich. 1000 SMS-ów po 3, po 4 zł. 15 czerwca będziemy mogli podróżować po Unii Europejskiej, nie płacąc za roaming, oświadczył wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw wspólnego rynku cyfrowego Andrus Ansip. I choć będą wprowadzone pewne limity w korzystaniu z telefonii komórkowej za granicą, to koszty ponoszone za przekraczanie tych limitów będą symboliczne. Kolejne informacje w TOK FM o 15.40. Przepraszam państwa, pogodnych wiadomości życzy sponsor. Producent syropu na kaszel Herbapekt. Pogoda. W nocy prawie w całym kraju mróz, a na południu i na Lubelszczyźnie może padać marznący deszcz. Może więc być iskon w centralnej Polsce, niewykluczony przelotny śnieg. W Sudetach do minus 12 stopni, na Dolnym Śląsku i Pomorzu Gdańskim minus 6. 4 stopnie mrozu na Górnym Śląsku, 3 w Małopolsce, Wielkopolsce, na Podlasiu, na Zachodzie i Pomorzu Zachodnim, minus 2 stopnie na Mazowszu, do zera na Podkarpaciu. O, przepraszam państwa. Pogodnych wiadomości życzył sponsor, producent syropu na kaszel Herbapekt. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Światopodgląd. Agnieszka Lichnerowicz, dr Michał Kuś z Uczelni Łazarskiego i Nowej Konfederacji z państwa gościem. Rozmawiamy o tym, jaka idea kryje się, załóżmy, że się kryje spójna i do czego może doprowadzić za polityką zagraniczną, czy tymi dotychczasowymi decyzjami albo zapowiedziami Donalda Trumpa. Na początek pozwolę sobie zacytować bardzo krótki fragment z wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Polski Waszczykowskiego, który mówi tak. Przez lata żyliśmy w rzeczywistości, w której udawaliśmy, że jesteśmy częścią klubu altruistów, gdzie wszyscy sobie służą. Od czasu kryzysu finansowego było jasne, że to błędne myślenie. Mówi dalej on tak. Obama przez lata udawał, że nie ma rywalizacji północ-południe, rywalizacji Rosji z Chinami. Przekonywał, że trzeba się zajmować wyzwaniami, jakie przynosił współczesny świat, czyli zmianami klimatycznymi, AIDS, Ebolą. Te kwestie są oczywiście ważne, ale Obama zapomniał o klasycznej rywalizacji między mocarstwami, którą przypomniał mu w poprzedniej kampanii Mitt Romney, mówiąc, że geopolitycznym przeciwnikiem USA wciąż jest Rosja. Z tej wypowiedzi jeszcze kilku, powiedzmy, konserwatywnych analityków, którzy widzą, mają nadzieję związaną z Trumpem, mam wrażenie, wychodzi taka myśl, że oto właśnie zrywamy z tą hipokryzją, prawem międzynarodowym, które nie zawsze działało, było instrumentalizowane przez wielu, zrywamy z tym poszukiwaniem sojuszy, które też często były egoistyczne, też za nimi często kryły się interesy i wykładamy karty wprost, wszyscy są egoistami i to jest tak zwana realpolitik i mówmy o tym, co jest ważne, mówmy o handlu, a nie o jakichś prawach człowieka. Czy ja to dobrze rozumiem, dr Michał Kuś jest państwa gościem? Na pewno następuje korekta, bardzo gwałtowna korekta pewnej liberalnej wizji globalizacji, czyli od doktryny, która w teorii stosunków międzynarodowych nazywa się liberalizmem, czyli zwiększenie roli ciał międzynarodowych, osłabienie relatywnej roli państw narodowych, parlamentów. Przechodzimy w tej chwili do paradygmatu bardziej realistycznego, czyli... Czemu realistycznego? Innego? Ja uważam, że tamto było realistyczne. Ale no, to są plakietki, których się używa w literaturze fachowej. Ja ich
nie wymyśliłem. Jasne, naprawdę. Dobra. Pan, są nacechowane, ale dobra. No, wiele jest, wiele takich pakietek jest nacechowanych. No, możemy zastosować inne, ale myślę, że nie o to tu idzie, bo paradygmat realistyczny zakłada, że jednak podmiotami polityki zagranicznej są państwa. Państwa dążą do w przypadku neorealizmu do optymalnego poziomu władzy, poziomu wpływów, który z jednej strony pozwala im zabezpieczyć swoje interesy, ale z drugiej strony nie naraża ich na zbytnią konkurencję ze strony podmiotów zewnętrznych. Czyli chce być tak silny, żeby móc chronić swoich obywateli, ale nie tak silny, żeby wzbudzać zazdrość, zawiść i prowadzić do bardzo ostrej konkurencji, a już zupełnie do tego, żeby wszyscy moi wrogowie na arenie międzynarodowej zjednoczyli się przeciwko mojemu państwu. Klasycznym produktem tak prowadzonej polityki jest polityka równowagi sił, polityka balance of power. Tak zwany koncert mocarstw. Tak. I jakkolwiek Polakom się to źle kojarzy, nie bez powodu, to kiedy Henry Kissinger mówi, że koncert mocarstw dał bardzo długi okres pokoju, począwszy od epoki napoleońskiej, aż do I wojny światowej, natomiast jak popatrzymy na produkty liberalizmu... Polska głupota jest wypróbowywana. Tylko, że to było ponad 100 lat. Ale dlatego jak się sypnęło, to... Ale w okresie międzywojennym podjęto pierwsze poważne próby, żeby skonstruować taki ład bardziej liberalny i on się znacznie szybciej rozsypał. No tutaj możemy dyskutować, czy to był efekt rozsypania się tego ładu liberalnego, czy drgawki jeszcze po upadku poprzedniego. Znaczy, bardzo dobrą analizę w Foreign Affairs opublikował Walter Russell Mead, który mówi o Jacksonian Revolt, czyli rewolcie jacksoniańskiej. Andrew Jackson, prawda, postać taka będąca symbolem amerykańskiego populizmu i zwrotu ku amerykańskim interesom narodowym. No i on kończy ten artykuł konkluzją, że w tej chwili już nie chodzi o to, żeby ratować taką fukujamowską wizję globalizacji, bo wszyscy w miarę bystrzy analitycy zdają sobie sprawę, że ona już umarła. Chodzi o to, żeby... Tak? Już mowa, że umarła? Tak, mam takie przekonanie. Dlatego, że sam Fukuyama w pewnym momencie zauważył, że jeśli chcemy uczynić ludzi idealnie zglobalizowanymi, czyli mają